Dobra, mam nadzieję, że już jesteśmy online, także witam Was bardzo serdecznie. Mariusz Manik Dziarmaga oczywiście i kolejny wywiad, kolejna osoba, kolejny gracz. Myślę, że dla większości znana postać. Dla tych, którzy nie znają, na pewno dzisiaj wiele rzeczy się dowiedzą od tego gościa. A jest to oczywiście Krzysztof Arkuel-Sałdź. Witam Cię, Krzysiu. Dzień dobry, witam cię Mariusz. Powiedz mi podstawowe pytanie, tak jak tutaj już wszystkim graczom zadawałem, jak zaczęła się Twoja przygoda ogólnie ze sportem? Czy to było od razu League of Legends, czy może to było coś jeszcze innego? Jak to wyglądało? E-sport. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego, jak grałem w gry. Granie się zaczęło z pierwszym komputerem, który dostałem tuż przed komunią. Grałem, przewijały się różne gierki single, później multi. Było w końcu League of Legends. Grałem właśnie od bety, grałem wtedy z Czarem, który teraz gra w MON, i z Ganżą. Były pierwsze turnieje Cybersport 3x3. A jak weszedł ten tryb, to graliśmy właściwie tylko te trójki. Były ciekawsze. Byliśmy w tym dobrze, byliśmy tam w takiej topce 3x3. Wtedy najlepszym teamem wraz z nami był właśnie Yellowstar, Tidarka i Kudża, którzy teraz też są dość znanymi graczami. Cóż, były pierwsze turnieje 3x3, mówimy, dobra chłopaki, gramy, bo czuję, że to będą łatwe nagrody. No i rzeczywiście tak było, że wszystkie turnieje 3x3 wygraliśmy. I to właśnie od tego się zaczął cały e-sport. Zresztą nie były duże wygrane, jakieś gry, jakieś koszulki, podkładki, takie duperele właściwie, ale zawsze cieszyło, że coś z tego komputera się wyciąga. Później był temat na forum, że poważna organizacja szuka drużyny, ale do 5 na 5, a my graliśmy trójki, więc złożyliśmy ofertę jako nasze trio. Jak się później okazało, też Mokatte, Makler i Icefuck, który przestał grać zaraz, jak złożyliśmy ten team, bo zaraz po Egu przestał. Stwierdziliśmy, że. Bo on Czarów właściwie ich znał, więc to byli tacy koledzy. Stwierdziliśmy, że możemy pograć razem te piątki, żeby spróbować złożyć ten team właśnie pod tą organizację. I chociaż jeszcze wtedy nie widzieliśmy, jaka to jest organizacja, dali tylko te, że są naprawdę znani i mogą stworzyć dobre warunki. Weźmy piątki. Pierwszy run to chyba był stworzony przez ciebie w Łodzi, tak? Maniek, ty wiesz pierwszy run? To znaczy, no to wtedy była pierwsza taki mały turniej, później było EGU i chyba tam na EGU wtedy graliście Tak, już. tak. To jeszcze na ten mały turniej pamiętam, że pojechał Mokatte, Makler, Icefuck, ale my już wtedy zaczynaliśmy grać, a na EGU już pojechaliśmy jako Gameburg Team, bo Gameburg złożył ofertę nam jako trójcy, Czaru, Ganji i mnie, ale również ich interesowała drużyna 5 na 5 i wtedy razem z Mokaty stwierdziliśmy, że nie pójdziemy do FX, bo już widzieliśmy, jaka jest organizacja, to jest FX. Stwierdziliśmy, że będziemy tak bardzo w cieniu tego CS-a, będziemy taką bardzo. No nie będą nas do końca traktować tak, jak właśnie byśmy chcieli. A Gamebur był bardzo podjarany tym, że możemy mieć taką drużynę, i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby na początku tam się wybić. Dlatego poszliśmy właśnie do tej organizacji, bo oferowała nam właściwie te same warunki. Graliśmy w Gamebur. Właściwie EGU to był taki pierwszy e-sportowy, duży LAN, który wygraliśmy, i to chyba jest jeden z najlepszych LAN, który wspominam. No dobra, a jak twoja kariera jako gracza potoczyła się dalej? Wiemy, że coś tam z Gameburgiem później nie wyszło. Najpierw było opuszczenie organizacji, potem chłopaki jakoś tam się nie mogliście też chyba dogadać i wreszcie również opuściłeś szeregi. Wstąpiłeś też do Anexis, ale też po jakimś czasie coś tam się nie ułożyło. Nie wiem, możesz coś na ten temat powiedzieć? Jak to tam wyglądało z twojej strony, bo ze strony ludzi, którzy z tobą grali, no tam już padały, tak powiem, informacje na ten temat, ale chcielibyśmy oczywiście uzyskać informacje z twojej strony, bo wiadomo, obie strony trzeba wysłuchać. Aha, to
To jest dość długi okres czasu od GWT do Anexis, ale to tak, zanim w ogóle zaczęło się WCG, bo to dopiero po WCG odszedliśmy od Gameburg, przywinął się jeszcze sporo LAN-ów, w których Gameburg jako tako spełniał swoje warunki, które stawiał i my również osiągaliśmy to, co oni chcieli, bo w porządku, ale jak się dostaliśmy do Korei i chcieliśmy jechać w sześciu, nie zgodzili się na to. Stwierdzili, że to jest za duży koszt i mimo tego, że byliśmy już długo w tej organizacji, na duży LAN nie potrafili nas wesprzeć w taki sposób, bo zawsze byliśmy jako szóstka właściwie i chcieliśmy tam jechać, bo to był taki już największy sukces, jaki nam się udało osiągnąć i bardzo na tym zależało. Gamebrook nie chciał tego zrobić, a do samej Korei nie potrzebowaliśmy pieniędzy, bo dostaliśmy bilety, tam wszystko nam opłacał Samsung, który był sponsorem i również organizatorem tego turnieju WCG. Więc odeszliśmy, bo już tak naprawdę niepotrzebna nam była organizacja, nic nam nie oferowała więcej. Te warunki, które ona nam dawała, nie były, myślę, na tym poziomie, które powinny być po tym, jak dostaliśmy się na WCG. A co było potem? Czemu odszedłem? Też miałem po prostu jakieś słabsze okresy w graniu. Często właśnie ginąłem na gankach na topie, pamiętam. Każdemu się zdarza, myślę, że taki słabszy okres, że tydzień, dwa, no coś słabo idzie, coś wiesz, nie siada gierka i tak dalej. To myślę, że każdy gracz przechodził. Stwierdziliśmy, że Kikis pojedzie. Ale doszliście tego, nagrodą dajęliśmy się w sześciu, więc nikt się nie poczuł urażony tym, zwłaszcza ja, że jedzie taki kit. Rzeczywiście grał wtedy lepiej, ale co, nie chciałem w sumie grać jako taki rezerwowy gracz, bo no tak w cieniu drużyny grasz, nie? Grasz jak ktoś nie może, tak w sumie nie jest to zła opcja, ale Celaver pamiętam wtedy, który chyba był w Delcie, czy już nie grali w Delcie, chyba już nie. Spytał się, czy zagram z nimi, tam wtedy jeszcze grał Veggie, Kreaton i Polar, Super Ace. Więc mieliśmy taki team, powiedziałem chłopakom, że odchodzę, idę tam, że oni mówią spoko, jak coś to się nic nie zmienia, ale jesteśmy tego znajomymi. I graliśmy właśnie tym składem z Legim. Dość szybko znaliśmy organizację. A co do kontaktów z Mymem, to były parę nieprzyjemnych sytuacji. Zwłaszcza taka, że na jednym z dużych LAN-ów to był chyba ten bakan. Mokate się wydarł na cały LAN, że siedzimy zbyt blisko. Chociaż odpadliśmy z turnieju, tam jeszcze inni ludzie siedzieli. Ale może po prostu chodzi o to, że jakieś taktyki, może mogliśmy podsłuchać. I to była taka jedna z najprzyjemniejszych sytuacji. Później były jakieś turnieje, w których graliśmy dwa turnieje naraz i trafiliśmy na my w jednym i drugim turnieju. Że był na jednym, było duże spóźnienie, ktoś rzucił hasło, żeby może nie ryzykować i wziąć walkovera w jednym, a w drugim im oddać walkovera. Żeby było jeden za jeden, ale Mem się nie zgodził, więc wzięliśmy walkovera. Oni z drugiego turnieju zrezygnowali. Były dwa turnieje w tym samym czasie i musieliśmy się albo dogadać, albo zrobić, albo komuś, ktoś musiał dać walkovera. I Mem z jednego zrezygnował, żeby zagrać z nami. I wtedy pamiętam, że przegraliśmy i za to również kontakty z Mem się jeszcze bardziej popsuły. Tak to mniej więcej wygląda. No i od tego czasu się właściwie nic nie zmieniło. Anexis to jest team, który tak naprawdę powstał po tym, jak odszedłem z HCL. Złożyłem go wtedy z LNDX-em. Grał również tam LZQ, Artinio i Lopez. Ale po jakimś czasie ten team uległ zmianie, bo nie było rezultatów takich, jakie być powinny. Tam były problemy, parowa, że coś z kami, z stylem gry, dlatego wszedł dość szybko
Overpow i Xaxus. Po tym, jak zrobiliśmy, jak już graliśmy tą grupą z Overpowem i Xaxusem dość długo, nie było nic. Nie było nic szczególnego. Było pierwsze zakwalifikowanie się do Singapuru. Jednak nie mieliśmy na to pieniędzy. Quiet nie potrafił znaleźć organizacji, bo no jednak to jest duży koszt lecieć do Singapuru. Aiden zapewnił nam, że to zrobi. Wzięliśmy Aidena wtedy. Aiden również dał rady, ale wyciągnęliśmy parę dni przed, wyciągnęliśmy własne fundusze. Połowę nam zapewnił Kasztan z LOL i pojechaliśmy do tego Singapuru. Po Singapurze złożyło nam ofertę Anexis. Co ciekawe, tak naprawdę w Singapurze my się rozpadliśmy. Już kwalifier do Katowic graliśmy osobnymi drużynami. Ja z LMDX-em w NZ-ku grałem razem jeszcze z Kikisem i Woolightem, a Overpow Xaxus wzięli jeszcze Pukiego i Groma. I Celaver jeszcze grał, no. I już graliśmy osobno kwalifiery, ale że Anexis jeszcze nie wiedziało, że my gramy osobno, tak mi się wydaje, wzięli, złożyli taką nam ofertę Gaming House'u, pensji i złączyliśmy znowu siły i graliśmy już jako Anexis. Jednak LNX miał za daleko do szkoły, bo on studiuje w Warszawie i z Wrocławia ma ponad 7 godzin, z tego co mówił, najszybszym pociągiem zrezygnował, że stwierdził, że rezygnuje, bo jednak nie wie, czy mu takie życie odpowiada grania, a nie chce rezygnować z studii. Co dalej? Później był kwalifier na LCS w Warszawie. Zagraliśmy tam, ale akurat dobrze wspominam ten LAN. Zaraz potem był LAN IEM w sumie w Brazylii, który się dostaliśmy poprzez to, że któraś drużyna nie mogła jechać. Pojechaliśmy tam, zajęliśmy tam chyba, no tak, drugie miejsce. Wszyscy byli zadowoleni. A jak się później dowiedziałem, to w sumie już przed Brazylią miałem odejść z tej drużyny, ale tam Aiden ponoć mocno wierzył w to, że będzie dobrze, żeby nic się nie zmieniać. Dlatego pojechaliśmy jeszcze takim składem ze mną. Wróciliśmy, stwierdzili, że idzie dobrze, jedziemy na Hanover tą drużyną, takim składem. Pojechaliśmy na Hanover, chociaż mieliśmy tak naprawdę mocną grupę. Mieliśmy SK, EG, MYM, SK Telekom i CGNTUS Blaze chyba. Po prostu, pamiętam, ale chyba Blaze. I pamiętam, że wyszliśmy z grupy. Zrobiliśmy szybkie 3-0, co nam zapewniło wyjście z grupy. Myślę, że to był ogromny sukces jak dla nas. Większy niż w Brazylii, bo wygraliśmy nawet z SK Telekom, która jest teraz jedną z lepszych drużyn w Korei. A Korea to jednak poziom wyżej niż reszta świata. Jednak już w Hanowerze dowiedziałem się, że zmieniają skład, że to Celaver przechodzi na bota, że za mało roamuje, Overpow idzie na mida, a ja opuszczam szeregi. Aiden powiedział po prostu, że jestem niechlujny i się nie rozwijam. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było. Tak mi po prostu powiedział. Prawdziwe powody myślę, że były jeszcze inne, ale nie wiem. Tak się rozstaliśmy, takimi słowami, więc tyle mogę powiedzieć. Szczegóły musiałbyś chyba pytać Aidena, jak rzeczywiście było, bo ja się po prostu dowiedziałem po tym, że po tym dobrym sukcesie w Hanowerze odchodzę. No cóż, no takie są historie czasami, ale właśnie wracając do tego, że ty grałeś najpierw na topie, a później przeszedłeś na dekery. Powiedz mi tak osobiście, jakie odczucie jest, czy lepiej na przykład grało się na topie, czy na dekery, czy to jest bez różnicy, czy na co się zwraca uwagę siedząc na topie, a będąc na dekery według ciebie? Jak to wygląda? Czy łatwo jest się przestawić, czy jednak no jest tam trochę problemów z tym, bo trzeba na co innego zwracać uwagę. Przerzuciłem się na dekery ze względu na to, że Xaxus zawsze chciał grać topa. A w dżungli nie czuł się dobrze, było to widać i stwierdziliśmy, że zrobimy taką zmianę. Ja cały okres przed wejściem
rankedu sezonu pierwszego grałem Twitchem na AD Carry. Także miałem jakieś tam pojęcie, trochę mechanicznie wiedziałem, jak się gra. I stwierdziłem, że możemy spróbować tego. I rzeczywiście AD Carry się... Ciężko się przerzucić stopa na AD Carry, bo to jest zupełnie inny playstyle. Bo na topie tak grasz czymś tankownym, wchodzisz, a AD Carry musisz się unikać, pozycjonować. To jest totalny kontrast z tego, co się gra na topie. Gra się na AD Carry jeszcze agresywniej, się pushuje na topie, na karcie często nie pushuje, gra się pasywnie. Zupełnie inne style gry i na początku oczywiście był problem się przerzucić na AD Carry. Myślę, że to czasem każdemu przychodzi już to, że przychodzi styl gry. Pograsz trochę, pooglądasz i to się szybko można podłapać. Będąc dobrze mechanicznym graczem, możesz szybko podłapać, jaki styl gry musisz prezentować na bocie. I myślę, że mi to nawet w dobrym stopniu wyszło. No i to tyle. To teraz trochę inne takie pytanie. Jak byś odniósł się do stwierdzenia, że... Nie pamiętam, kto, to chyba Mokate nawet mówił. Bo tutaj mówiłeś właśnie o tym odejściu teraz z memu byłego XGBT i tak dalej, że tam właśnie były te słabsze dni, słabsze gry i tak i w ogóle. Ale spadło takie stwierdzenie, że próbowałeś przepchnąć buildy, które nie miały racji bytu w żadnej mecie tak naprawdę. Bo tam czy Mokata, czy Over chyba nawet mówili, że któryś z tych panów, nie pamiętam już teraz dokładnie, mówił właśnie, że ciężko było przetłumaczyć tobie, czy jak twoje buildy, że tak powiem, wymyślone przez ciebie, nie działały w ogóle w mecie. I to też podobnież był jeden z powodów, dla których już później niektórzy nie chcieli po prostu współpracować z tobą. Jak ty byś się odniósł do tego? A rzeczywiście było tak, że oni... Ja mam swoje spojrzenie na grę, tak jakby kieruję się wyobraźnią bardziej. I na przykład jednym pamiętam, z czego mocno się śmiali w aneksji, to, że robiłem Glacier Shroud na Urgocie. Nawet teraz się śmieją. Jak się później okazało, jakieś tam oglądałem mecze koreańskie i robili również tego Glaciala gracze. A parę tygodni później on dostał mocnego nerfa, ten Glacial. Nie Glacial, tylko ojej, Sousz, nie, kurde, ten item starczył na cały team, jak to się nazywa? Nie Glacier Shroud, tylko... Soul Shard? Nie, jak to jest? Taki item, co daje tarczę całej drużynie małą. Teraz z levelem rośnie ta tarcza. No to jest Locket. A, Locket, ojej, tak, Locket, dobra. Robiłem Locketa na Urgocie, to jest to. Robiłem Locketa, bo według mnie był bardzo dobry wtedy. Dawał dużo HP, dawał cooldowny, dawał tą tarczę. I oni mnie bardzo mocno się z tego śmiali, chociaż ja uważam, że to jest bardzo mocny. Po oczywiście po nerfie go przestałem stosować. To była na pewno jedna taka sprawa. Druga sprawa, co jeszcze na takiego robiłem dziwnego? Tak, nawet mi to jeszcze powiedział Aiden. Na tym Jemie w Hanowerze, w ostatniej grze, jaką graliśmy na Sidientus, chyba Frost albo Blaze, chyba Frost, zrobiłem, bo nas trochę obili w early, wszystkie nie przegrały. I ja stwierdziłem, że zrobię dwa do rany i Last Whisper, żeby ze speli bić, bo tam Jarvan dużo armora sakował. I później właśnie się śmiali, że robię pierwszy Last Whisper, że to w ogóle bez sensu, to się nie kalkuluje. Aiden się śmiał i powiedział, że z tego powodu też nie mogę z nimi grać, bo robię Last Whisper pierwszy. Jego było. A do czasów GBT, co ja tam robiłem? To jeszcze nie powiem, co ja tam składałem na jakichś postaciach. Ale rzeczywiście mogło być coś takiego nietypowego. No, bawię się postaciami, próbuję czegoś innego, sprawdzam, co jest najlepsze. Nie chcę tak naprawdę forsować coś, co jest słabe, jeżeli coś nie działa, ale próbuję wykorzystać cały potencjał postaci, jakie to może mieć. Czasem coś może być sytuacyjnie lepsze od czegoś. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest i dalej czasem robię... Nawet teraz bawię się buildami, robię na przykład Divine na Malphite'a i... Sprawdzam, jak to działa. Chociaż teraz już zrezygnowałem, ale bawiłem się na przykład chwilę, testuję. Lubię coś innego sprawdzić. Nie to, co wszyscy grają, tylko zobaczyć coś nowego.
Może to przez to trochę jest tak. Znaczy to jest tak, że próbujesz po prostu coś wykombinować swojego, coś sprawdzić, co mogłoby zadziałać, a nie jest powszechnie znane, używane. Może w ten sposób. Tak. No tak też może być. Dobrze, może przejdziemy trochę teraz w stronę LCS-a. Chciałbym poznać twoją opinię na temat występów Mymu, tak? Jak to według ciebie wygląda? Czemu po pierwszych naprawdę tych 5-6 grach Mym był tak wysoko, a potem nagle okazuje się, że teraz przedostatnie miejsce okupują tam na spółkę, w sumie ostatnie na spółkę ze SK Gaming? Przyznam się, że nie oglądam LCS-a, nie oglądam, ale z tego co czasem słyszę na TS-ie, jak gadają znajomi, to mi się wydaje, że miał specyficzny styl gry, że jeżeli nie wiesz, jak na to grać, to cię skopią, ale jeżeli już wiesz, jak na to grać, to jest dużo łatwiej. I myślę, że chyba oni dalej grają to samo, a ludzie się już nauczyli na nich grać, dlatego przegrywają. A na początku wszystkich zaskoczyli tym. I drużyny, to zanim się nauczyły, to przegrały. Tak mi się wydaje, że tak było. Znaczy to być może tak, że nowa, świeża drużyna zagrała coś nieco inaczej niż się spodziewali przeciwnicy. I może to dlatego, jak już faktycznie się ograli, posprawdzali, jak Mym gra, a Mym gra praktycznie cały czas właśnie to samo. To też w większości tutaj ludzie mówią, że Mym nie wprowadza w swoim stylu żadnych innowacji. Oni grają jedno i to samo i raczej ciężko później jest właśnie przebić się przez tego typu drużyny, które dość szybko się uczą i wiedzą, jak grać na danego przeciwnika. Tak. Dokładnie tak. Zgadzam się z tym. A co myślisz o reprezentacji Polski, która została wybrana przez naszego władcę Aidena? Aidena? Filar sportu? Z tego co wiem, strasznie się nie podobało to, że nie wziął Czara, a wziął Werpowa. Nawet Oberpoł się źle czuł z tym, chyba że został wybrany, z tego co wiem. Ale prezentacja dobry skład, jest okej. Okay. Po prostu chyba tylko to, że nie ma Czara, a jest Oberpoł. Myślę, że tylko to im się nie podoba. A tak to jest wszystko okej, okay, według mnie. Tak, jest naprawdę solidny na topie. Solidny jest. Trafi zagrać bezpiecznie, potrafi zagrać agresywnie. Tam na błocie miał być Kraton. Na pewno nie ma lepszego AD niż Kraton aktualnie. Ale tak wiadomo, miał problem z ręką, więc wzięli chyba Hosana. To był chyba zły wybór, że wzięli Hosana. Później, bo Hosan już przestał grać na AD i zaczął mainować mida. Jak nagle wszedł na AD, to już nie był ten Hosan z LCS-a, którego się pamięta. W dżungli Mokaty. Mokaty jest dobrym kapitanem, więc też dobry wybór. Libik na supporcie. Libik jest naprawdę skillowy. I nie wiem, czy jest lepszy support aktualnie niż Libik. Tylko to, że czarów. To wszystko. Dobrze, to powiedz mi, jakie są plany dalsze twoje tutaj na rozwijanie kariery? Wiemy, że ostatnio w Krakowie mogliśmy was zobaczyć tutaj pod wdzięczną nazwą Nasos Please. Ale dokładnie nie pamiętam, jaki tam był ten skład, właśnie, jeżeli mógłbyś mi przypomnieć i powiedzieć, czy będziecie grali takim składem, czy to było tylko jednorazowy występ, czy może masz już coś tam na oku? Jak to wygląda, jak się zapowiadają twoje plany na przyszłość związane z LoL-em? Nie, Xaxos nie opuści swojej drużyny. To był team złożony 3 dni przed. Tak powiedziałem, chłopaki, jedziemy na CGS-a, jest slot. No i dobra, wjeżdżamy. I Kraków, akurat z Krakowa blisko był Xaxos, więc się zgodził. Wander też gdzieś dość blisko mieszkał. Też pojechał. Bo Wander to z Łodzi, także to niezbyt blisko. A, Wander z Łodzi. Ale to i tak też tam ma ile? 3 godzinki, 2 godzinki, nie aż tak daleko. I mówił, że pojedzie. Najgorzej miał Eze, który był z Gdańska, ale on po prostu czysto mówi, że dla zabawy pojedzie, pojechał i zrobił tak, chociaż na początku miał opory. Jednak myślę, że nikt nie żałuje nawet tego, że przegraliśmy, bo w sumie nie zagraliśmy żadnej gry przed CGS-em razem, żadnej, nic. Pierwsza gry to było na CGS-ie, żeśmy zagrali. I był chaos, było śmiesznie, nikt nawet nie tryhardował na tyle bardzo, żeby było spięta sytuacja w TS-ie. No nie wiem, pracowaliśmy sobie.
Co? Widzieliśmy Xpeke Style w twoim wykonaniu, więc nie wiem, czy tam tryharda nie było. Ten Nasus z teleportem, który tam wpadł do bazy i zrobił sieczkę ze wszystkiego, co tam stało na miejscu. No, Nasus nie przegrywam i tam nie przegrywam żadnej gry na CGS-ie. To prawda. Tak, no tam... Ale podchodziliśmy na ludzie tych gierek, wiesz, tam dobra, typuję na topa i wjechałem, no i spuszczowałem do Nexusa. Znaczy... Nie było żadnej świetnej sytuacji, tam... No tak, po prostu pograliśmy dla zabawy tego lana, tam nie było też dużych pieniędzy do wygrania. No, rozrywkowo, tak, tyle się siedzi przed komputerem, co warto gdzieś siedzieć czasem wybrać. Lany to jest, no, najlepsza opcja dla graczy. No, a jakieś plany na przyszłość? Co, jakaś drużyna tak, będzie tak. składana? Już jest w fabryce ta drużyna tak naprawdę. Ja gram teraz z Gucie, gram z Jabkiem, Gibbon, może ktoś kojarzy. Gram z Imp Adams, gram właśnie kiedyś w Impach. Tam jeszcze gra... na midzie właśnie, Mida będziemy zmieniać, graliśmy z Amerigo, którego poznałem na CGS-ie, ale Amerigo powiedział, że mu nie odpowiada taki tryb życia i będzie kolega Jabka, jakiś pompa. Nie znam jeszcze go, ale myślę, że całkiem spoko gościu, z tego co Jabku mówił. I na AD Carry... Nie, to już wszystkich wymieniłem. Tak, wszystkich wymieniłem. Dobra. To tak wygląda skład. Na razie gramy co drugi dzień, bo Jabko jest w szpitalu i tylko na przepustkach 5 godzin co drugi dzień gramy premade'y. Na razie jest okej. Okay. Jak na początki drużyny jesteśmy zadowoleni, bo miałem team, który już był w Diamond One i gramy na drużyny z Diamond One i Challenger i większość gier wygrywamy, więc jest pozytywnie. A co będzie potem, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, jak to się potoczy ta drużyna, bo na razie się ona klei. Ona się na razie klei, bo dopiero niedawno się dowiedzieliśmy, że nic się zmienia. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś zmiany będą, czy już będziemy grać takim składem. Jestem pewien co do dwóch osób, że Jabko i Gucio na pewno będziemy trzymali się razem, będziemy grali. Reszta nie wiem, jak, czy na pewno będą chcieli grać. No to mówisz, że szykujecie się na LCS-y w takim układzie. No, LCS-a jeszcze nie podbijemy, no ale myślę, że ten, w Challengera na razie się szykujemy, na Challengera my. Zobaczymy co potem, jak się dostanie na Challengera. LCS-a, no, ponoć sloty są zwiększone w następnym sezonie, więc szansa jest dużo większa. No zobaczymy, no oby, no oby nas tam Polaków więcej się znalazło. Cóż tutaj można jeszcze się dowiedzieć od ciebie. Właśnie, może kogo typujesz na zwycięzcę finałów tak naprawdę, które już niedługo się rozpoczną, finał Mistrzostw Świata. Masz jakieś typy? Chyba jakąś koreańską drużynę. No, jakąś, czyli jaką? Ale nie powiem ci jakie, bo wszystkie... Oglądałem parę meczy z tego OGN-a i... To jest trochę losowe, która drużyna koreańska wygra, bo jest wiele takich równych, bardzo dobrych drużyn, które mogą wygrać, mogą przegrać, to jest takie 50 na 50. Nie ma ewidentnie wybijającej się drużyny w Korei, takiej, która no, wszystko wygrywa, dominuje scenę, tak jak powiedzmy my polską scenę. Nie ma takiej tam drużyny, więc pewnie która jest koreański, tak stawiam. Oni grają najwięcej, mają najlepsze warunki. Ale nie powiem ci jaka. Ale uważasz, że na przykład Gambit może będzie miał szansę, albo nie wiem, Fnatic? Fnatic. Myślę, że nie będą mieli szans. Nie będą mieli szans. Tak mi się tak wydaje. Chociaż Gambity dużo straciły po tym, jak Edward odszedł. To na pewno. No ale zobacz, nie wiem, czy teraz wrócą do tej formy, która była za Edwarda, bo dominowali Europę z nim, a teraz już tak nie jest. No właśnie, ale Edward też zmienił na Kers i Kers nie za bardzo sobie daje radę mimo wszystko. No, zmiany wcale nie są takie dobre, jakby się wydawało, że no, to jest słaby punkt drużyny, zmieńmy, będzie dużo lepiej. Nie no, tak właśnie to nie działa. No a propos właśnie zmian. Już od jakiegoś czasu, no dość długiego, cały czas jest mowa o tym, że na naszej rodzimej polskiej scenie jest strasznie dużo zmian, strasznie dużo składów się wymienia, dużo zawodników zmienia swoje
swoją, że tak powiem, przynależność do drużyny. Nie uważasz, że też to jest w pewnym sensie złe dla samej sceny, że to cały czas takie rotacje są, że nikt tak naprawdę poza Mymem nic większego nie osiągnął, bo cały czas są te roszady robione i zawodnicy nie mają na tyle czasu, żeby się faktycznie dobrze zgrać ze sobą i rozumieć. To wynika z paru rzeczy. Na pewno jednym jest to, że mało graczy, którzy są naprawdę dobrzy, mogą się poświęcić grze na tyle, żeby na przykład odpuścić sobie szkołę. No to już jest bardzo duży wymóg, żeby odpuścić szkołę, ale jeżeli chcesz grać na LCS-ie, to no zajedbasz szkołę na pewno. Musisz bardzo dużo grać, bardzo dużo grać. Musisz się stosować do reguł, które drużyna narzuca. Musisz mieć dobre podejście do gry, czyli ten attitude. Musisz być sympatyczny dla reszty. Stosować się do mety, może myślę, no, że trzeba trochę pod metę grać parę postaci, na pewno. Można mieć parę niekonwencjonalnych postaci, ale myślę, że też trzeba mieć parę postaci z mety. Niektórzy czekać czymś bardzo nie lubią grać, a muszą, bo tego wymaga team. No, że jakieś tam piki, które są aktualnie najmocniejsze, muszą być w drużynie. To jest chyba ciężko też zgrać charaktery w Polsce, że ludzie po paru przegranych dalej chcą grać. Dlaczego jest tak, że po paru przegranych leci flame, dobra, ja już z wami nie gram na razie, idę solo queue. I tak wygląda zazwyczaj polska drużyna po przegranym turnieju. Aby była taka, że po przegranym chłopaki, dobra, oglądamy replaye, co tam nie wyszło, każdy się wypowiada, wszyscy są równi, nie ma równych, równiejszych. To wtedy taka drużyna się na pewno po jakimś czasie się rozwinie na wysoki poziom. Na pewno na jakiś wysoki poziom i jemu co najmniej. Każda drużyna, która by bardzo chciała, dużo grali, ja myślę, że jemy są w zasięgu ręki drużyn. Graczy, którzy chociaż są z Diamond One. Jakby tak złożyć taką drużynę, która będzie miała podejście odpowiednie i motywację, to osiągnie. No dobrze, tutaj teraz patrzę na nasz czat, ukochany. Padło takie fajne pytanie. Właśnie, co będziesz robił, jak ewentualnie już ta twoja kariera będzie na przykład u szczytu i potem nagle, no nie wiem, skończyłaby się. Masz już jakiś plan na to, czy raczej na razie to są jeszcze odległe jakieś tam sprawy? Moja kariera się jeszcze nie zaczęła w sumie. No ja mówię, jakby się zaczęła, jakby była taka naprawdę, wiesz, taki profesjonalny, nie wiem, LCS-owy grać i nagle by się musiało zakończyć. Chciałbym bardzo, ale rzeczywiście gra się może skończyć, albo to, że ja mogę się nadawać już do gry, że poczuję, że to nie dla mnie jednak. Ale na razie tak nie jest, staram się. A poza LoL-em, co mogę? Pewnie bym pomagał ojcu na gospodarstwie, bo ja mam dużo truskawek, a czy ja mam. Mój ojciec ma dużo truskawek, prowadzi gospodarstwo od iluś tam lat. Zanim grałem w LoL-a i jak jeszcze grałem w LoL-a, to pomagałem często w wakacje i na gospodarstwie. To pewnie bym truskawki sobie tam tego. No. Bo po prostu pomagałbyś, no. Tak, bym pomagał, później bym może nawet to gospodarstwo kontynuował. No, byłem takim rolnikiem na wsi, no co. Skończyłbym może studia jakieś, bo teraz skończyłem szkołę średnią, mam maturę. Mogę iść na studia, ale myślę, że ten rok poświęcę na Ligę Legend. Jak nie wyjdzie, to rezygnuję z Ligi Legend, a no, podejmuję pole truskawek. Kto jest według ciebie najlepszym solo topem na świecie, powiedzmy, nie wiem, albo w Europie i na świecie, no. W Europie? Myślę, że bardzo dobrym. Bardzo, bardzo dobrym. To pewnie dużo osób się zgodzi, że jest Soas. Jest, naprawdę. Grałem parę razy na niego i on robi popisowy top lane. Potrafi zagrać tak, jakbyś się tego nawet nie spodziewał i cię zrobi. Jest fajnie, gra agresywnie. Podoba mi się. Chciałbym być takim Soasem drugim. Jeszcze dobry jest Zoro. Ja gram na niego. Wiem, że szczególnie dużo Irelia, która jest według mnie uniwersalnym topem, rzadko przegrywa. Też nie mam z nim problem. Takim nieodkrytym top lanerem z Europy też jest Mył. Nie gra w niej drużynie, ale też jest bardzo dobry. A teraz tak z świata to mi się wydaje, że... No nie wiem jak jest teraz.
bo pamiętam, że w Hanowerze to, co robił Szaj, to po prostu mózg rozwalało, po prostu, co robił Szaj na Singedzie. Sam kierował gry, robił takie playe. Dla mnie Szaj był numerem jeden wtedy, po Hanowerze, tych drużyn koreańskich. Jak oglądałem i grałem na parę. No, podobał mi się Szaj, jestem jego fanem. Szczerze? Chyba, nie wiem, czy jest teraz najlepszy, bo nie śledzę aż tak sceny koreańskiej, ale naprawdę uważam, że to jest jeden z tych najlepszych. No dobrze, w takim układzie ostatnie jakieś słowa tutaj do naszych widzów. Może, nie wiem, będziesz chciał kogoś jeszcze pozdrowić i będziemy powoli kończyć na dzisiaj ten wywiad, także oddaję Ci głos. A słowa do widzów? Co mam powiedzieć, no? Dziękuję, że oglądali, słuchali wywiadu. Jak gracie solo queue, to nie rage'ujcie. Bądźcie mili dla siebie. Taktyczka działa. Jak już czasem można pod nosem powyzywać. To jest fajna opcja. Ja tak czasem robię. I co? Pozdrawiam mamę i tatę. No tyle. No dobra, to dzięki Ci bardzo za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że tam z tą nową drużyną zawołujecie i będziemy jeszcze o Was słyszeli. A moim gościem oczywiście był Krzysztof Arkuel-Sauć, solotoper z powrotem, bo jednak ADC-ery to chyba już poszło w zapomnienie, miejmy taką nadzieję. Także dzięki jeszcze raz i powodzenia w rozgrywkach. Okay, dzięki, na razie. No dobrze, moi mili, to by było na tyle. Wywiad oczywiście znajdziecie na moim kanale YouTube. Tak, jeszcze może być wielka fala, nie wiem, dla mnie, dla Arkuela. I widzimy się najprawdopodobniej jutro, o której to jeszcze nie wiem. Wszystko będzie podane na Facebooku. Śledźcie Facebooka, lajkujcie wszystko, co tam jest. Followujcie Twitcha. No i do usłyszenia i zobaczenia jutro.